Dobry wieczór. Witam w najbardziej nieekscytującym streamie w całej Polsce. Co tam słychać, jak życie, jak zdrowie, już za moment Deus Ex Revision. A później albo zakręcimy kołem, albo kontynuujemy X-Pand Rally i będą song requesty wtedy. Cieszę się, że jest Mystus. Mystus, jesteś tutaj, żeby pomagać, żeby być moją lewą ręką i lewą nogą. Podpowiadać co i jak, żeby tego Deusa jakoś przejść z sensem. Może tak to nazwijmy. Stop muzyka. Let's fucking go. Start. Okej. Oj, strzeliło. Co tam słychać, jak dzionek? Czy tak samo jak ja nie zrobiliście w tym dniu absolutnie nic? Widać. Jestem po 3 godzinach grania Borderlandsy. Po 3 godzinach? Ale grałeś sam czy z kimś? Tak myślałem, że on tylko jeden wytryk. Nieskończona wytrzymałość, no kejem, nie, a to stoi. To jest jak karaluch. Miałem iść za dziewczyną i ją zgubiłem już. Nie wiem, czy to są wszyscy w pokojowym nastroju, czy ktoś mnie chce zabić. W jaki sposób mam ci pomagać? Jak zobaczysz, że coś głupiego robię, to mi to powiedz. Zakolizuj skradzioną beczkę w forcie Clinton. Nie ma celów głównych. Miałem iść za dziewczyną, już ją zgubiłem, to chyba się wydaje być głupie. They moved into the shanty town. Hey. Fuck. Ja to tylko przyszedłem. Te lampy dają rozsądną dawkę światła. To jest DX9. Powinienem grać na DX10. Nie mam jakiejś mapy? Nie lubię. Czy oni ich po prostu trzymają pod tym? Pod rygorem, ja? No?
To nie ona? To ona. Kwit. To nie ona. Kurde. Czy ja nie zrobiłem okrążenia w tym momencie? I'm starving. Do you have anything to eat? You don't look that bad. Tell me what you know about the NSF. They're gonna kill the top 1% and then split up the rich people's money with everybody. Can you tell me anything specific? Go to hell. Okej. Ja bym na jego miejsce sobie wziął i spierdolił stamtąd, bo nie ciekawa ta okolica. No, nie wiem, co tu mam zrobić, mam... Ciekawe, że te klucze na batalion fantazyjnego wygra jakiś streamer i typek z Osla. Dziwne, że dają klucz Foxowi. Bram był na tyle miły, że mi dał jeden klucz. A tylko na alfę. To jest za ciężkie. Czy ja się mam po prostu tutaj wdupczyć do środka? Albo specjalnie ich wyciągnę na zewnątrz, żeby tamci strzelali z unatką. O, już uruchomione. Ja w ogóle nie muszę w tą grę grać. Oni się wszyscy sami pozabijają. Tu są jakieś tajemnicze wrota. Tu jest jakiś oponent. Co to było? Nano klucz. You a cop? UNATCO agent. How does a little boy get mixed up with the NSF? I just wanted to find some food, but they didn't have any. And then they started shooting at the police. Got some? Sorry, kid. Aw, man. Co będę karmił dzikie? Where the fuck I am? Oh! 2 weeks training at a militia camp. I ain't ready for this. This one's a goner. Myślałem, że musiał to działać. We gotta see some action. Fascist. Wait. Quiet. Fuck. Czy przejście? Ogięcie za nami? Kolej? You're inside the kiosk of Castle Clinton. The bulk of the NSF troops must have gone through here to get underground. O. Cyklu, chyba coś znalazłem. Tak, będzie robił giveaway, no.
Ostatnia wiadomość, jaką słyszałem, to to, że nie mają. Już wszystkie dali. Jakie mogli dać. Mucha! Przestań walić w... Mucha mi wali w soundbox. O właśnie. To za to. Paliwo. Papierosy. Pałki też nie mam nigdzie. Na 8. Nóż mam, łom mam. To jest zwykły pistolet. Granatu EMP też nie mam. To dałem na 7. Pierwszy nanoklucz jest w stanie odczytać i przechowywać dwuwymiarowe wzory molekularne różnych nanokluczy, a następnie odtwarzać je wedle woli użytkownika. A to co użyłem wcześniej, to co to było? Podoba mi się ten koncept, że muszę czekać. I czekać. Ojej, 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 ten tłumik to ja tu widzę, że rozpiętość ma sporą. Na strzał. Nanoklucz. Jak rozumiem, to działko się uruchomi, jak kamera mnie wykryje przez dłuższy czas. Że coś mam pod F6, jakiś miałem wszczep, też nie pamiętam. Ramiona. Efektowność broni białej nieznacznie wzrasta. Powinienem iść w upgrade pistoletu. I spill my drink. Nic się nie stało. Zaczyna się już robić tak bardzo Deus Exowo w tym momencie. Co mnie akurat cieszy. Nie wiem, co to jest. Alarm. Aha, tym włączają alarm, nie? Never guess if we'd be starving back home. Wait. Sooner or later, they're just gonna find us. Ja bym go po prostu odstrzelił, ale muszę czekać. We're busted. No, we are not. This guy
was it just a crime? What's going on? Oh shit, tu jest kamera. O, nie mogę go tu zostawić. Chciałem go tu zostawić. Stoi przy alarmie. No, we are not. Dobra. Czy mówisz, że pałka lepsza od łomu? Chciałem wcześniej mówić, że ten łom tak dziwnie ma ten damage, że tak jak z kucaka walnę go, to on dalej żyje, a jak go walnę tak konkretnie w plery, to jest po nim. Ale czasami nawet jak widzę, że w plery dostaje, to i tak nie umiera. No i nie mogę go zabić przy kamerze. Chyba się udało. Oh shit, to ja tu poszedłem na marne? Gdzie mam iść, tu? Chyba tak. Może się flary przydadzą, ostatni raz je wyrzuciłem. Automat? Wait. They'll send a chopper when you knock out the generator. Good luck. Gdy rozwalisz generator. Jaki generator? Ambrozja jest gdzieś w środku. Gdzieś. Ale to jest quest poboczny, to teoretycznie mógłbym wrócić. Chyba innym sposobem, żeby wyjść, był ten. Rozhakowanie tamtej puszeczki chyba, tak? W całej tej grze chodzi o to właśnie, o to. Jest wiele różnych ścieżek, dojścia, przejścia. Też można było wodą popłynąć. Two weeks training at a militia camp. What the fuck? This. Jeszcze prosi dostać kod? Nawet nimi nie mówił, że ten dzieciak miał kod za patonika. Chciał się sprzedać. Gdzie jest ten generator? Fajnie, musimy iść trochę w Explore. Baby! Miotacz ognia, otrzymane. Serio? On miał?
To zamiast łamo. Napalm. O, apteczka. Tu jest jeszcze jakieś tajemnicze przejście. Ale myślę, że pod wodą też by się dało coś tam zrobić. Jakie ujowe gierki? Nie gram w koda. Myślałem, że jak zaktywuję alarm, to otworzy się brama. Wytrzymałość nieskończona, siła zamkowa się. Nie mam wytrychów. Marnowałem narzędzie. Aha, tędy też się da przejść, ale to też trzeba mieć dwa zamki. Wow. Technologia. I just wanted to find some food, but they didn't have any. And then they started shooting at the police. Got some? Want this candy bar? You're cool. Glad I could help. Hey, I bet I can help you. Yeah. The soldiers have secret tunnels. They take boxes into the tunnel under the fort, but they never bring them back out. What kind of boxes? Steel. Big ones. Thanks. Maybe I'll check that out. Marnowałem batonika. To ma wytrzymałość. Jakoś nie schodzi. Czym mam bić? Łamem. Aha, no to są beczki. Gotcha. Czyli co, mam softlock tak jakby? Bo się nie dostam do tego? Nie, dostam. Minimum 67. Ale co 67? Damage? Obrażenia 3. 5. 15. 10, 25. Granatem wybuchowym by się chyba dało. Metalowa skrzynia. Wybiłem tu chyba wszystkich już. Aha! Nie. O. Znalazłem. Objective complete. Agent Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look for her out front. Zgłoś się na agentki. A, ale z tej strony już otworzyć nie mogę, tak? A, wait. A jak... To był głupi pomysł. To był głupi pomysł. Widzę, że tam u góry też się dało jakoś przejść.
Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look for her out front. To lukujemy cię, front. Czyli Dunstar? Thanks, mister. Możesz sobie iść, Billy, nie musisz stać nad klatką schodową. Miała stać przed budynkiem. Pani agentka nic nie robiąca. I stoi. There's one. You are too gentle with the NSF, but I cannot complain. You completed the objective. At least you are not a coward like Paul. UMAX might have copper wiring to reroute your fear of pain, but I've got nerves of steel. You are not a mech. You do not know what it is like. What's it like to stand around revving your actuators while the more advanced units complete the mission? No thanks. It was my error to believe that UNATCO's superweapon would appreciate the chance to prove himself. Just give me the next objective. How dare I delay your search for glory? The NSF in the subway station have taken hostages. Free them, but you know our standing orders. We do not make deals. Use this EMP grenade to disable the electronic detonators of the booby traps. Now we will see who is made of steel. I can take out a booby trap. Ok. Uwolnij zakładników ze stacji metra Battery Park na wschód od Fortu Clinton. Tu też była jakaś dzielnia, tutaj też stali. Tu już nie stoją. Albo i stoją. A to nasi. Wszystko dobrze? Czyli wymordowali tu wszystkich. Tylko dlatego, że do nich podszedłem. Okej. Okay. Czyli teoretycznie mogę iść tędy, ale mogę iść tędy. Tylko, że tu mnie chyba zaboli. Albo i nie. O! Jest tyle pomysłów i sposobów, że głowa nie mała. Czy latarka zużywa jakąś energię? Chyba zużywa, nie? A wait, ja jestem w tym samym miejscu. Czyli ja tylko otworzyłem jakieś inne przejście.
Czyli tak czy siak muszę iść od głównego wejścia. Jakby ich tak zajebać tym? Ten Scope's Way! Scope's Way! Nie, nie traps. Rozwalił wszystko. I don't believe what I just saw. Those were innocents. You can't go in and just shoot everywhere. Take the subway to Hell's Kitchen and go talk to your brother. What? Ale ja nie chciałem. To był panel bezpieczeństwa. On wszystko rozdupcył. O, tu jeszcze się dało przejść gdzieś? God damn, ile tu jest przejść? Trzeba będzie zaciupać, na przykład za 2 lata, zagrać kolejny raz. W tego Deus Exa. Ktoś tu był wczoraj i mówił, że Revision się dość mocno różni poziomami. Delikatnie muzyką. Bankomat. Muszę IRL iść do bankomatu. JC, we have to talk. That hostage rescue was a disaster. UNATCO policy is clear. No negotiation. You try for a rescue, and if it works, it works. I don't need you second guessing me. Always follow policy and you end up like Anna Navarra. Is that how you want to operate? Never mind. Right now you've got other things to worry about. What's the situation here? You're taking over. I've got to get my team ready to raid the warehouse. What about the EMP field? Still in place. Your primary objective will be to locate and disable its power source, probably an industrial-sized generator in a large building. I'll question some of the locals. I ordered the civilians to take cover a block south of here in the Free Clinic and at the Underworld Tavern, down on the corner. Maybe I'll start with the tavern. Why'd you have to clear the street? There's still a heavy NSF presence in the streets and we're taking some fire. We could use your help if you get the chance. Maybe I'll do that. If you need any extra equipment, here's the key to my place at the Tun Hotel. Check the secret closet. Remember? The keypad's behind the painting. Just like the movies. Second floor, right? Yeah, and take a charger for the riot prod. We don't need another Anna Navarra shooting spree. Whatever you say. And JC, we'll be waiting for you to take down that EMP field. Dobra. Dialogi są dość ważne w tej grze. Zazwyczaj się skipuje takie rzeczy, ale w tej grze akurat nie możemy skipować dialogów, bo nam wyjaśniają, o co chodzi. Dużo podpowiadają, o ile zapamiętam. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. No cóż, warto było spróbować. XNG. Oh, host, video game. Drink, think. Nie mam oczywiście mapy, tak? Nie mam. Znajdź ukryty generator NSF, gdy generator zostanie zniszczony, pole EM wyłączone, oddział pola zaatakuje. Badaj napad na hotel Ton i porozmawiaj w barze lub klinice.
się znowu strzelają za mnie. O, framerate spada, jak strzelają. Mam jakieś super inteligentne AI na tym trudnym. Wszystko robią za mnie. We'll take it from here. Dobra. Z jednej strony to jest fajne, bo... Den. Hey, it's Den. You want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but... Your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Keep them. Those things save lives. Terrorist lives, you mean. You're just like your brother. If I had your abilities, people would be safe around here. Byłem przy hotelu Tom. No tu jest jakiś. Nie jest? Hilton. To jest ten hotel. Ja się zastanawiałem, bo tam znowu to była Tom. Wygląda jak hotel, ale okej. Co? Tylko ja. Zajebiście. Gdzie ja zapisałem grę? Dobra, na początku jest. We're getting reports of a hostage situation in the Ton Hotel, which is at the southeast corner of the block. When you stayed with Paul, did you meet Mr. Renton and his daughter Sandra? We think at least one of them is still inside. Może jednak będę miał tą pałkę w ręce? Buy ambrosia from a drug dealer? We're talking about your wife, the great de- What can I get you? You work here, you must know the area. Heard of anyone hiding a large generator? Not exactly, but if it's anywhere, it's probably in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you'd get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10 credits. That's some heavy augmentation. Yeah. Ask your Natco, what's it to you? I'm in the business. Well, I was in an early program, okay? I can still polish a glass. Good luck with your business. You would never forgive yourself if... Szklankę. No, pięknie. Mam jakiś nowy router z TP-Linku i niby w specyfikacjach jest lepszy niż mój stary router, ale jest dwa razy gorszy? Na jakiej zasadzie jest gorszy? Co się stało? Może jest źle skonfigurowany? Mam wrażenie, że to nie powinienem być. Albo i powinienem. Denton, hey, it's... You want... What? What? Look, your brother... Oh. Just tell Paul to give us bullets next... Here's one. Oh, shit, that's in the dialogue. Myślałem, że to jest ten sam, co wcześniej. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Nie, to... Nie. Bo inne ujęcie kamery. To samo, ale inne ujęcia. Pierdzielać w Warehouse District. What's your business here, agent? Just going up to my brother's room.
You better hold off. The NSF retreated in there about half an hour ago, and they've taken hostages. We're waiting on a specialist. Gdyby nie on mnie poinformował wcześniej, to bym wiedział, że coś się stało. No one's standing in your way, but you'll have to go in alone. Our orders are to hold the perimeter. We think the terrorists are on the second floor. Carry on. Agent? Sorki. Czyli... Dzięki, że mnie teraz poinformowałeś, że coś jest nie tak w Hiltonie. Wiem, że mam EMP rzucić, ale nie teraz. Już wiedzą? O! How to cię zabić? Cześć, Funky. What is it now? Sooner or later they're just gonna find us. Big guy. He can't hide for long. Jaki to jest cringe. Biorę nóż. Nie, nie nóż. Ja chcę go zabić tym, ale nie mogę. Mogę tym, bo mam baterię. Od kogoś. Tylko nie wiem. Careful, these UNATCO guys got all the tricks. You all right, Mr. Renton? Fine, be careful though, they've got more hostages up on the second floor. I'll check it out. How's your daughter? It's a clutch. She's somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. Okay. Czyli nawet pomimo tych restrykcji, jeżeli chodzi o celownik, to i tak jest ok, dobrze, że tak nazwijmy to. Nie jest tak tragicznie z celnością. Kurde, to ona. Jest laser, który muszę przeskoczyć i później muszę w niego strzelić. No to już jej nie ma. Fuck! Ładuj! Ładuj! Myślałem, że była załadowana. Była zakładniczka. No, też się cieszę. Ja nie jestem zbyt dobry w utrzymywaniu ludzi przy życiu. Tyle wytrychów tu trzeba mieć. Jak rozumiem, tam ta skrzyneczka polegała na tym, że... Tamta skrzyneczka polega na tym, że mogłem wyłączyć ten alarm, jo? Aha, nie, to w ogóle było przejście. O, geniusz zła. Jak rozumiem, mogę też wejść tędy. Masz za mało miejsca w ekwipunku, żeby podnieść multinarzędzie. W sumie nie wiem, po co leczyłem głowę.
Po co mi na przykład gaśnica? Ej. Mogłem się tego spodziewać. Dobra, nic się nie stało. I tak wszyscy nie żyją. I think that's all of them. You got the guys upstairs? Yeah, you can have your hotel back. A hotel. Good. Now we just have to kick these punks out of Manhattan. My brother Paul's setting up the operation. The NSF won't have New York for long. Miałem być na drugim piętrze. A drugie piętro jest na górze. Nie ma normalnego przejścia poza windą? Która nie działa? Czy znowu jest jakaś pseudobomba? A tu jest zamknięte. Tu nie ma żadnych szyfrów ani kodów. There were a couple of NSF on the second floor. I took care of the situation. What about the hostages? Not all of them made it, but I played by the book. No deals with terrorists. You should have waited for the specialist. Chyba że. Wow. Ja nie mogę palić? Od palenia umieram? Dobre. No pięknie. To wyrzuć. To mogę wyrzucić. Piwka się napi. Mam niby wytrych, ale mam jeden. To i tak bym nic nie otworzył. 710 punktów. Zdać ukryty generator, okej. At least it's over. Ukryty generator jest gdzieś tu. Tutaj mam 40 FPS z jakiegoś powodu. Blokowane osiągnięcie, friendly fire. Anybody see him? We'll take it from here. Follow me. Stand where I can see you. Good work. The soldiers will take over now. My men are in position, JC. We're counting on you to disable this EMP field. Talk to the locals. The power source must be nearby. Nie mogę wystakować? Lornetka. Ja chyba dostałem jakiś kod. Może 5544. Zamknięte. O, pamiętam to. Tutaj jest jakiś glitchy glitch. Na speedrunie. Jak Hanki robił, to wiem gdzie jestem.
Tak, i on tu włączył napalm chyba? Spoiler alert. Magazyn w Nowym Jorku. Mina. Jak się rozbroiło minę, Mystus? Dało się ręcznie je rozbroić jakoś. Czy muszę koniecznie EMP rzucić? Nie trzeba w nie strzelać. No chyba, że rzucę. Up, JC. We've got NSF troops on the rooftops. No, mamy. To prawda. What the fuck is that shit? A, witraż jakiś. Outsniped. Blokowano osiągnięcie. Był tylko on? O, to kamizelka działa na określoną ilość czasu. No i dwa wytrychy do nędzy. Mam jeden. Po co tu wchodziłem? Zużycie bioenergii 10-11 na minutę. Ani nie rozwalę tych. Chociaż? Już widzę, że nie działa. Automated security in this area. There's a control panel somewhere about waste level. It might be hidden. Masz suba, ale nie masz followa? Rozumieć. Wiem, rozumiem, mam przejść, przeskoczyć.
I koniec. Sun. No w half. Nie! No naprawdę! Taki zabójczy pomysł i nie wypalił. Hot. Haha! Zapytaj Torrenta. Mnie się nie ma o co pytać. Ty, ale jak ja przej... Oryginalny pomysł. Teoretycznie mogę przejść. Jeżeli ta beczka znowu nie wybuchnie. O, mogę sobie tak chamsko przejść. Dzisiaj robiłem sobie trochę staffu pod mój kanał na Twitchu, bo uznałem, że nie będę tutaj batalionu streamował tylko u siebie. Bo jakbym miał tutaj streamować batalion regularnie, to bym musiał Wolfsgena odejść z kanału. A jakby tak... Ten pomysł jest too advanced. Setki upada. Nie setki upada, tylko nie mógłby wtedy streamować. A to jest całkowicie inne community ludzi. Jakbym, zacząłbym regularnie streamować jedną grę, to potem każdy by tutaj, kto by przyszedł nowy, by się pytał, kiedy będzie ta gra. A Wolfsgen by batalionu nie grał. Więc nie mogę tutaj streamować batalionu. O to mi chodzi. Bo wtedy by od razu uciekali. Nie wiem, czy czaicie, o co mi chodzi. Dlatego wolę mieć oddzielne centrum. Jeszcze nawet nie wiem, czy będę streamował. O to też chodzi. Bo wydaje mi się, że gry jako gry gameplayu, matchmakingów, nie wiem, czy mi się będzie chciało w ogóle. Bo jakieś takie turnieje, komentowanie, coś, to tak, to mogę tu, ale... Tak, to nie wiem. Ale trzeba być dobrym w grę, zanim się ją pokaże publicznie. A jestem taki średnio. A to dlatego, że w Alfie się gra na samych ex-prosów, prosów, semi-prosów. A ja bidny. Ja bidny nie grałem w takie gry jak CS czy Promot w turniejowo. No, kurwa, nie wiem, o co tu chodzi. Jak ja mam tędy przejść? Zresztą mnie... Aj, jolo. Już tam jest wymierzony. Nazwij kasę kanał Torralion. Ale... Kernecz, Liri i Forsen mają dużą widownię, bo oni grają casualowo w gry. Oni są multigamerami i kanał ZG jest multigamingowy. I nie mogę nagle grać tylko w jedną grę i mówić, że ej, będę w nią grał jest przynajmniej rok i będę grał głównie matchmakingi. Bo wtedy ja będę pokazywał ciągle to samo i ludzie, którzy będą przychodzili, będą chcieli tego samego. A Wolfsgen tego nie będzie mógł zaoferować. O to mi chodzi. A że w 2018 się mam 4 gry, które mnie interesują w 2018, no to... Jak jedna nie wypali, to idę na drugą.
A tylko batalion jest taki uber competitive. Co tu przyszedłem, jak tu się nie da iść? Jestem zablokowany, trap. No, aktywowałem siłę bojową, ale... Najlepiej grać same nowe premiery. Nie stać mnie i nie mam ochoty. Ale tak, no jako multigamingowy channel, no to albo grasz w retro i przechodzisz niektóre gry kilka razy. Na przykład skończyłeś, ale za 2-3 lata wracasz do niej. Tak tam. Jest takich, wiecie, kilka modeli jako streamer, co możesz zrobić. Jak chcesz prowadzić kompetytywną grę, no to musisz grać w same kompetytywne gry. Nie możesz się nagle rozbić i rzucić czegoś casualowego, że nagle zaczynasz grać w Mario. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ja nie wiem, o co tu chodzi. Więc na razie zapiszę i pomyślimy, co dalej. Ale mam wrażenie, że się softlockowałem. Bo jeżeli się wrócę, to mnie zabije. To mnie zabije maszyna.